Mecenasem kanału jest mennica skarbowa SA, lider polskiego rynku złota oraz platforma do tokenizacji mozaiko nowa definicja inwestycji. Nazywam się Marek Golec i jestem doradcą podatkowym. Prowadzę bloga mistrz podatków.pl. I wydałem książkę: Jak oszczędzić na podatkach i nie podpaść fiskusowi. Jestem także współwłaścicielem kancelarii księgowo-podatkowej. Witam Cię w nagraniu: Wykup auta z leasingu. Co warto wiedzieć? Realizując wykup samochodu z leasingu, przedsiębiorca, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, sam decyduje: czy wykupuje auto do majątku prywatnego, czy do majątku firmy. Spójrzmy najpierw, jakie są konsekwencje sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu, który został wprowadzony jako środek trwały do firmy. Przyjmijmy następujące założenia: przychód ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu to 100 000 zł. Kwota wykupu, 5 000 zł. Niewątpliwie mamy do czynienia z niskim wykupem. Stawka amortyzacyjna. 100%, ponieważ środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10 tysięcy złotych można amortyzować jednorazowo. Zatem suma odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów wynosi 5 000 złotych. Spójrzmy, jak wygląda wzór na dochód w przypadku sprzedaży samochodu o wartości początkowej nie przekraczającej 150 tysięcy złotych. I podstawmy do niego wartości z naszego przykładu. Dochód ze sprzedaży wynosi 100 000 zł. W przypadku przedsiębiorcy rozliczającego się w 2022 roku podatkiem liniowym, podatek i składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosłyby w takiej sytuacji 23 900 zł. To jest optymistyczny scenariusz dla podatnika zwolnionego z VAT. W przypadku czynnego podatnika VAT oprócz obowiązku zapłaty podatku dochodowego i wysokiej składki zdrowotnej byłoby jeszcze do odprowadzenia około 20 tysięcy złotych podatku od towarów i usług. Doprecyzujmy, że w razie zawieszenia działalności gospodarczej, kiedy to można zbywać środki trwałe, nie powstanie obowiązek zapłaty składek ZUS, w tym składki zdrowotnej. Zobaczmy teraz, jak wygląda kwestia opodatkowania. W przypadku wykupu samochodu do majątku prywatnego bez wprowadzania go do ewidencji środków trwałych, analizujemy teraz sytuację, w której samochód został wykupiony do majątku prywatnego jeszcze przed 1 stycznia 2022 roku. Dochód ze sprzedaży takiego samochodu opodatkowany jest według skali podatkowej. Natomiast okres opodatkowania to tylko pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Po tym okresie sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nadmienić jeszcze należy, że sprzedaż samochodu w ramach zarządu majątkiem prywatnym nie podlega opodatkowaniu na gruncie VAT. Wniosek, jaki się nasuwa, jest taki, że przy wykupie samochodu z leasingu do majątku prywatnego jeszcze w 2021 roku lub wcześniej, sprzedając później ten samochód po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, podatnicy zapewne unikną zapłaty wysokiej kwoty, zarówno PIT, składki zdrowotnej, jak i VAT. Przechodzimy do analizy sytuacji, w której samochód został wykupiony do majątku prywatnego. Już po 31 grudnia 2021 roku. Ustawodawca w ramach reformy podatkowego polskiego ładu wprowadził przepis na gruncie podatku dochodowego, który nakłada obowiązek rozpoznania przychodów w ramach źródła przychodów, którym jest pozarolnicza działalność gospodarcza z tytułu sprzedaży wykupionego z leasingu samochodu. Nawet w sytuacji, gdy wykup był do majątku prywatnego, podkreślić należy, że dotyczy to sytuacji, kiedy wykup miał miejsce po 2021 roku. Okres podlegania opodatkowaniu w takiej sytuacji jest sześcioletni, a nie sześciomiesięczny. W takich okolicznościach konsekwencje podatkowe wystąpią na gruncie podatku dochodowego. I ewentualnie składki zdrowotnej. Natomiast na gruncie podatku od towarów i usług sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu, ponieważ przy wykupie auta do majątku prywatnego podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Niewątpliwie opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i często tak zwanym podatkiem zdrowotnym sprzedaży samochodu, który został wykupiony z leasingu do majątku prywatnego, jest. Radykalną i bardzo niekorzystną dla podatników zmianą, w takich okolicznościach, niektórzy podatnicy rozważają podarowanie samochodu komuś z najbliższej rodziny. Jeżeli jednak taka czynność byłaby sztuczna i miała na celu uniknięcie opodatkowania, to taka praktyka jest niedozwolona i zastosowanie znalazłaby klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, jeżeli do sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego. Po 2021 roku doszłoby w roku, w którym dany podatnik jest opodatkowany w ramach działalności gospodarczej ryczałtem, wtedy przychód z tytułu sprzedaży tego auta byłby opodatkowany według bardzo niskiej stawki 3%. Pamiętać jednak należy, że przychody z działalności gospodarczej wliczają się do podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Pamiętajmy, że na gruncie VAT nie powstanie obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego. Co ciekawe, w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej można zbywać środki trwałe, i wydaje się, że tym bardziej samochody wykupione z leasingu do majątku prywatnego. W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie płaci się zUS, w tym tak zwanego podatku zdrowotnego. Mając zawieszoną działalność, można też zmienić formę opodatkowania i zapłacić jedynie 3% podatku dochodowego.